Siemanko moi drodzy, przed wami oryginalny automat Sega Naomi z 1999 roku. Jak widzicie, został on przeze mnie stuningowany, czyli odmalowany oraz jest postawiony na tak zwanym NetDimp Force, czyli urządzonku pozwalającym sczytywać ROMy z kart pamięci z P-Force'a, którego właśnie tutaj widzicie, który ma własny panel, no i lecą z niego dwa kabelki, biały oraz czarny. I ROMy są wsczytywane właśnie z tego tutaj urządzonka z karty pamięci bezpośrednio do matki Sega Naomi. Otwieramy drzwiczki, nie mamy tu koszyczka na monety, bo nie jest potrzebny. Mamy za to dwa kabelki, które lecą bezpośrednio do matki oraz licznik kredytów, który zatrzymał się na niecałych 30 tysiącach oraz naklejka Sega świadcząca o oryginalności automatu. Zamykamy sobie drzwiczki i mamy tu kolejne większe drzwiczki. Otwieramy je i oczom naszym ukazuje się frontowy panel matki Sega Naomi z okablowaniem do dźwięku, zasilania, obrazu oraz połączenia całej matki kartridża bezpośrednio z P-Force'em wraz z kartridżem 256 MB z zamontowanym 0K-em. Obie klapki, jak tu wcześniej widzieliście, miały dziurki na zamki. Zostały one usunięte, ponieważ no, jako do prywatnego użytku nie potrzebuję tych zamków, a zgubienie kiedyś klucza nawiązałoby się z wierceniem, cudowaniem, więc nie ma tutaj tych zamontowanych. Tutaj mamy miejsce, gdzie zwracane były monety. Teraz już swojej funkcji nie pełni. I przed wami panel kontrolny. Tu jest panel trzyklawiszowy, czyli ten standardowy, który był w Sega Naomi, w tych standardowych automatach. Jest możliwość montażu także sześcioklawiszowego oraz innych tam specjalnych paneli, jak chociażby do Super Monkey Balla, czyli takiego bananowego i różnych innych tam kierownic, pistoletów. To jest standardowy panel Naomi trzyklawiszowy. Tam jak widzieliście, klawisze sobie zmieniłem. Z jednej strony białe, z drugiej czarne. Standardowo był chyba zielony i różowy, jak pamiętam. Tutaj macie wnętrze panela. Wnętrze panelu, okablowanie, oryginalna naklejka świadcząca o tym, że inspekcja odbyła się w 2001 roku ostatnia. Całe okablowanie. Tutaj są akurat sticky Semitsu, Sanwy. Klawisze też są Sanwy. Oraz połączenie z IO boardem. Tu mamy ściszanie, włączenie kredytów, ustawienie obrazu oraz dwa podstawowe kabelki połączone do trzech klawiszy oraz sticków. Tam można jeszcze podjąć sobie, wiadomo, pistolety, większą ilość klawiszy, czyli po 6 na każdą stronę. Otwieramy klapę na dole, tą główną, i okazuje się naszym oczom cały układ zasilania, transformator napięcia, całe zasilanie, okablowanie. Czyściutko, ładnie. Tutaj mamy Sega Naomi matkę wraz z kartridżem oraz zasilacz, prawie jak komputerowy, płytka odpowiadająca za dźwięk. Mamy kabelek czerwony oraz biały, dźwięk stereofoniczny. No i tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do następnego. Cześć.